Edyta Szewczyk, witam Państwa w piątkowej audycji Goście Dnia, a dzisiaj ze mną w studio Katolickiego Radia Diecezji Płockiej jest profesor zwyczajny, doktor habilitowany, inżynier Andrzej Osiadacz, kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że się nie zamotałam w tej długiej nazwie i właściwie Pana profesora przedstawiłam. Trwa właśnie rekrutacja. Do kiedy studenci mogą się zgłaszać do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie? I proszę powiedzieć, dla kogo jest Wydział Inżynierii Środowiska? No, po pierwsze, zgłaszać się mogą do końca września. Praktycznie czekamy na wszystkich, którzy chętnych, którzy chcieliby na tej szkole studiować. Jeśli chodzi o to, co mogą studiować, to oczywiście inżynierię środowiska, oczywiście informatykę, technologię i budowę maszyn oraz ekonomię. To są cztery kierunki prowadzone na naszym wydziale. Mm-hmm. Dla jakich absolwentów jest Wasz wydział? Dla takich, którzy są uzdolnieni matematycznie, którzy mają dużą wiedzę z zakresu biologii, chemii? Dla kogo? Ja myślę, że w ogóle wszyscy, którzy chcą studiować, to mogą znaleźć miejsce w naszej szkole. Teraz po zakończeniu naszej szkoły, czyli uzyskaniu tytułu inżyniera, mogą rozpocząć studia na drugim stopniu, czyli na studiach magisterskich w dowolnej wyższej szkole technicznej typu Politechnika w Polsce. Także praktycznie nie mamy żadnych kryteriów przyjęć. Każdy chętny, kto spełnia wymagania, może do nas przyjść, studiować, skończyć szkołę i potem albo pójdzie do pracy, zajmie się jakąś karierą zawodową, albo też po prostu pójdzie do szkoły wyższej, innej, gdzie będzie mógł uzyskać tytuł magistra i dalej się rozwijać. Wspomniał Pan o czterech kierunkach. Jaką pracę mogą Wasi absolwenci podjąć? No ja może powiem przede wszystkim o naszym kierunku, to znaczy o inżynierii środowiska. Na inżynierii środowiska mamy dwie specjalności. Mamy inżynierię komunalną i mamy sieci instalacje płynowe. Ta pierwsza inżynieria komunalna jest taką bardziej, powiedzmy, środowiskową, to znaczy ona zajmuje się przetwarzaniem odpadów, zajmuje się ochroną wód, to zajmuje się rekultywacją terenów. To są właśnie takie, ta specjalność jest taką specjalnością właśnie mającą na celu przede wszystkim ochronę środowiska, albo też po prostu przywrócenie do dawnej postaci. Natomiast druga specjalność jest bardziej techniczna specjalność, to są sieci instalacje płynowe, czyli sieci gazociągowe, sieci wodociągowe, sieci ciepłownicze, sieci kanalizacyjne, czyli praktycznie tam, gdzie jakiś płyn jest transportowany. I ta specjalność jest z pewnością, jak powiedziałem, bardziej techniczną. Tu uczymy projektowania, uczymy w ogóle zasad eksploatacji tej sieci. No i studenci, absolwenci po tej naszej specjalności znajdują pracę w tych wszystkich zakładach komunalnych, nie tylko w Ciechanowie, ale i poza Ciechanowem. Czyli można się, Panie Profesorze, pokusić o takie stwierdzenie, że to jest bardzo przyszłościowy kierunek, bo ta świadomość ekologiczna i dbałość o środowisko jest coraz większa. Tak, oczywiście, że tak. Mamy coraz więcej ofert współpracy z zakładami przemysłowymi. Mamy podpisane umowy z zakładami. Zakłady proponują nam tematy prac dyplomowych. My te tematy przekazujemy studentom. Studentom kończą szkoły, jak skończą tą szkołę i zrobią dobry dyplom, czasami zostają przyjęci do tych zakładów, które podały te tematy prac dyplomowych, także to się bardzo rozwija, ale chcę powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że my obserwujemy rynek i to, co się dzieje w tej chwili, powoduje, że troszeczkę będziemy modyfikowali to naszą specjalność, będziemy wprowadzali nowe specjalności. Przepraszam, że wejdę panu profesorowi w słowo. Kiedyś to pokutowało takie przeświadczenie, że jak ktoś nie wie, co ma studiować, to idzie na ochronę środowiska, czy jakiś tego typu kierunek, a teraz z biegiem lat ten kierunek się, że tak powiem, precyzuje bardziej, prawda? Myślę, że jest kilka powodów. Jednym z nich jest to, że rośnie świadomość obywateli co do potrzeb ochrony środowiska. Dwa, coraz bardziej restrykcyjne normy są wprowadzane, jeśli chodzi o korzystanie z tego środowiska. Także praktycznie trochę to jest świadomość, a trochę to jest wymuszone przez prawo, które jest wprowadzane w Polsce i unijne prawo. Dokładnie. Tak, oczywiście. Ta Natura 2000. No, Natura 2000 chociażby, tak. Wspomniał Pan o tym, że będziecie się zmieniać.
będziemy się modyfikowali, będziemy starali się wprowadzać nowe elementy do naszego procesu kształcenia, tak aby ci studenci byli ciągle potrzebni, aby wiedzę, którą nas zdobywają, mogli sprzedać, żeby mogli znaleźć pracę. To jest nasz główny kierunek, ponieważ główny cel, ponieważ nasza szkoła jest szkołą o profilu praktycznym, zależy nam na tym, żeby ludzie zdobyli wiedzę, którą mogą sprzedać, znaleźć zatrudnienie. Obserwujemy rynek i widzimy, że w tej chwili bardzo rozwijają się wszystkie takie układy związane z odnawialnymi źródłami energii, prawda? Czyli te układy solarne, farmy wiatrowe, ogniwa paliwowe, to są wszystko rzeczy bardzo nowe, to są układy niskoemisyjne. Na to też stawia Unia Europejska. Oczywiście. I my też na to stawiamy. W perspektywie finansowania, prawda, w tych kolejnych latach do 2020 roku bardzo duże dofinansowania można otrzymać na tego typu instalacje. Dokładnie tak. I to jest coraz większe zainteresowanie, coraz większy jest popyt na tego typu specjalistów i my chcemy po prostu takich specjalistów kształcić w tej chwili. Rozpoczynamy w tej chwili tak krok po kroku. Na razie zaczniemy od produkcji, od transportu, od magazynowania energii, prawda? A potem przejdziemy już do takich bardzo nowoczesnych technologii energetycznych, które będą kojarzone nie tylko z wytwarzaniem, z transportem, powiedziałem, z sieciami inteligentnymi, z pomiarami inteligentnymi. Także chcemy rzeczywiście studenta nauczyć tutaj takiej techniki nowoczesnej, która jest w tej chwili poszukiwana, której inżynierowie, którzy są na rynku potrzebni po prostu jako inżynierowie. Czyli będziecie uczyć studentów, jak korzystać z tych odnawialnych źródeł energii, z wiatru, ze słońca, z wody. Jak korzystać, jak w ogóle przetwarzać tę energię, jak ją magazynować, jak ją transportować, aby ta efektywność energetyczna była wysoka, aby straty były niskie, prawda? Mhm. No a potem bardzo ważne, pojawią się na rynku nowe urządzenia, które trzeba mieć obsługiwać, prawda, które trzeba włączać do systemu, którymi trzeba mieć sterować i to wszystko jest wiedza, którą my tutaj będziemy tym studentom naszym przekazywali. Tym się właśnie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa różni od innych uczelni, że kształci studentów na profilu właśnie zawodowym, praktycznym. Tak. To jest wiedza nie tylko teoretyczna, a praktyczna. Panie profesorze, jak zamierzacie na tych nowych kierunkach kształcić praktycznie studentów? Po pierwsze mamy podpisane umowy z zakładami przemysłowymi. Studenci mają w tej chwili znacznie dłuższe praktyki w tych zakładach, a potem zapraszamy specjalistów z zakładów przemysłowych, konkretnych specjalności, aby prowadził u nas ćwiczenia, czy zajęcia laboratoryjne, czy niektóre wykłady. Także mamy kontakty bezpośrednie tutaj, no chociażby taki przykład, że od dłuższego czasu naszym wykładowcą była i jest pani doktor Niestemska, która niedawno została prezesem Ciechanowskiego PEC-u, prawda? W związku z tym to jest takie łączenie praktyki z historią. Miałam przyjemność panią prezes gościć niedawno w audycji Gośnia. Także my tu mamy i podpisaną umowę i z gazownią i w ogóle i z zakładem komunalnym i z PEC-em i nie tylko, prawda? Także to jest właśnie między innymi też źródło informacji o tym, czego przemysł potrzebuje. Mhm. Bo my mamy kontakty z przemysłem, wiemy jakiego typu specjalistów oni potrzebują i stąd właśnie modyfikujemy proces uczenia. Ale własne zaplecze warsztatowe też posiadacie. Tak, oczywiście mamy własne laboratoria, mamy bardzo dobre oprogramowanie, które służy studentom do tego, żeby się uczyć i potem wykorzystywać go w rzeczywistości. Tak, to oczywiście, każdego roku coś nowego kupujemy, bo życie tego wymaga, bo świat się zmienia, prawda, powstają nowe problemy i trzeba je umieć rozwiązywać. Szczególnie jeśli chodzi o te odnawialne źródła energii, to są same nowości, to dopiero w Polsce raczkuje. To są nowości technologiczne i potem te nowości związane z korzystaniem, na przykład chociażby tak jak systemy solarne, czy farmy wiatrowe, produkują energię elektryczną. Tę energię magazynować nie możemy. Musimy ją przetwarzać, czyli tworzymy nowe produkty, hydrolizy, wody, otrzymujemy wodór. Ten wodór już możemy magazynować, częściowo dodajemy go do gazu i odprowadzamy siecią gazową. To wszystko nowe zupełnie problemy. Bardzo, bardzo ważne, ponieważ one są bardzo nowoczesne, one podnoszą efektywność tych procesów energetycznych i po prostu takich inżynierów jest w tej chwili bardzo potrzeba gospodarce naszej.
Wspomnieliśmy trochę o zapleczu warsztatowym. Powiedzmy teraz o kadrze. Kto wykłada na waszym kierunku? Na naszym kierunku większość naszych wykładowców to są ludzie, którzy pracują na uczelni na Północy Warszawskiej. To są profesorowie, doktorzy, habilitowani, doktorzy. Większość, 80% to są właśnie ludzie z PW, dla których to jest drugie miejsce pracy. I to jest bardzo dobre, dlatego że to jest powiew świeżości. My na Politechnice Warszawskiej spotykamy się, robimy nowe rzeczy, nowoczesne rzeczy. To jest największa uczelnia techniczna w kraju, prawda? Reprezentuje ten poziom i to staramy się właśnie tutaj przekazać tym ludziom i te nasze doświadczenia politechniczne zostawić również tutaj na PWSZ-cie w Ciechanowie. Najwyższy poziom, jeśli chodzi o nauczanie, a korzyści ze studiowania na PWSZ-cie są takie, że to jest dużo mniejsza uczelnia, atmosfera jest bardziej kameralna i ci studenci nie są tak anonimowi jak na Politechnice. Oczywiście, że tak. Poza tym jest to, proszę panią, taka, to są ludzie, którzy przychodzą, mają motywację, chcą ten zawód zdobyć, jest przyjemnie z nimi pracować również. A poza tym, jak mówię, to jest szkoła o profilu praktycznym, mamy tutaj bezpośredni kontakt z zakładami przemysłowymi, zakłady przesyłają nam różne problemy techniczne, my z tego robimy tematy prac dyplomowych, studenci mają kontakty w trakcie robienia prac dyplomowych z zakładami pracy, także to jest trochę inny sposób nauczania niż na warszawskiej Politechnice oczywiście. Panie profesorze, czy prowadzicie monitoring absolwentów? Czy wy wiecie, co się z nimi dzieje po ukończeniu PWSZ-u? Jaki odsetek podejmuje dalej studia, jaki odsetek rozpoczyna pracę? No więc ja, jeśli chodzi o szkołę, nie potrafię na to odpowiedzieć, natomiast ja prowadzę taki własny monitoring z ciekawości po prostu studentów, którzy kończą mój kierunek. I muszę powiedzieć, że około, ja wiem, jakbym powiedział 10-15% może 20%, to zależy od roku, idzie na Politechnikę Warszawską. Studiuję, spotykam ich na wydziale, prawda? Ze mną mają zajęcia na studiach magisterskich między innymi. Także to jest około 20%. Jak jest reszta, chyba podejmuje pracę zaraz po studiach i muszę powiedzieć, że część z nich znajduje pracę, że życie w wyuczonym zawodzie, część nie, ale rozmawiam z nimi i stąd właśnie między innymi nasze potrzeby zmian programowych, tak żeby dać im wiedzę taką, która będzie bardziej atrakcyjna w pewnych sytuacjach rynkowo, aby tą pracę znaleźli zgodnie, tą szansę na rynku, tak jest, zgodnie z wyuczonym zawodem, żeby poszli do pracy. Mhm. Panie profesorze, wspomniał pan o tym, że studenci PWSZ-u w Ciechanowie, no, ich tematy, ich pracy są tematami prac magisterskich, tak, później. Czy działają, rozumiem, że na pewno działają koła zainteresowań, koła naukowe na wydziale. Jakie? No mamy koło naukowe Inżynierii Środowiska na przykład i ono bardzo efektywnie funkcjonuje, działa. Ono ma różnego typu wycieczki do ciekawych zakładów, do zakładów pracy. Organizowane są różnego typu seminaria, a czasami są organizowane takie na przykład dodatkowe kursy, jeżeli studenci potrzebują na przykład dodatkowej wiedzy, chociażby z autokadu na przykład, to wtedy organizujemy takie dodatkowe zajęcia, tak aby tą wiedzę uzupełnić. Mhm. Rozumiem, że to Implus działa, jeśli chodzi o studentów, tak? Dodatkowe jakieś punkciki. Absolutnie tak. To znaczy oni wykazują się taką swoją własną inicjatywą. Poza tym bardzo to cieszy, jeżeli wynajdują tematy, które chcą poszerzyć, na przykład wiedzę w ramach których kierunków chcą poszerzyć, więc wtedy pomagamy im w tym, dajemy dodatkowy materiał, też kontaktujemy z odpowiednimi osobami, tak żeby zadośćuczynić tym ich potrzebom. Jak to wygląda? Chętnie studenci pracują w tych kołach zainteresowań? Bo rozumiem, że uczestnictwo jest dobrowolne. No tak, oczywiście dobrowolne. To nie jest tak, że cała grupa studiów pracuje w tym kole. Są zapaleńcy, którzy tym kołem kierują, są ci, którzy aktywnie w nim uczestniczą. No i są, jak to w życiu bywa, tacy, których to w ogóle nie interesuje, prawda? Panie profesorze, wiem, że na uczelni organizowane są oprócz zwykłych wykładów, zajęć i warsztatów różnego rodzaju konferencje, spotkania ze specjalistami z danych dziedzin.
Powiedzmy o nich. Są takie konferencje, jedna konferencja cykliczna, taka powiedzmy ekonomiczno-techniczna, odbywa się raz do roku, a druga konferencja to jest na temat sieci płynowych, odbywa się raz na 2 lata. I to są konferencje ogólnopolskie, zapraszamy ludzi z całej Polski na tę konferencję, prezentujemy referaty, zapraszamy ludzi z referatami, no to się po prostu rozwija. Wydajemy materiały na ten temat również, także w postaci płyty, na której są nagrane referaty, też takiego jakiegoś zbioru zwartego, w którym jest wszystkie treści referatu są zamieszczone. No i to z roku na rok w ogóle konferencja, na konferencję przybywa więcej ludzi. Panie profesorze, jak by pan zareklamował Zakład Inżynierii Środowiska na Ciechanowskim? No ja studentom mówię tak, przyjdźcie do nas, będziecie ciekawie studiowali, dostaniecie ciekawą wiedzę, wiedzę, którą będziecie mogli sprzedać na rynku i znaleźć pracę ciekawą. Oczywiście na ile dobrze będziecie, zależy to nie tylko od nas, ale i od was. Musicie ciężko pracować, prawda, bo wiedzy jest dużo, wiedza jest nowoczesna, no i w związku z tym wymagająca. W związku z tym my stwarzamy warunki takie, jak możemy najlepiej. I w sensie laboratorium, i w sensie jakości wykładu, i w sensie doboru kadry. To od was zależy, jak dobrymi inżynierami wyjdziecie z naszej szkoły, ale my zrobimy wszystko, żeby było jak najlepiej. I zapraszamy wszystkich chętnych do nas, do PWSZ, to na pewno nie będziecie żałować. Panie profesorze, pan wykłada i na PWSZ w Ciechanowie i na Politechnice Warszawskiej. Czy pan widzi różnicę między studentami tymi ciechanowskimi z takiego małego środowiska lokalnego, a między studentami z dużego ośrodka, jakim jest Warszawa? No, po pierwsze, tutaj studenci się znają od razu. To są takie grupy ludzi, które razem do szkoły chodziły albo razem mieszkają. To jest dużo mniejsze środowisko. W Warszawie mamy studentów z Warszawy, z Krakowa, z całej Polski. Ta integracja wygląda inaczej. Natomiast jeśli chodzi o, ja myślę, o stosunek, o zapał do pracy, to jest podobny. Znaczy, ja myślę, w każdej grupie są tacy zapaleńcy, prymusy, piątkowi, średniacy, no i tacy luzacy, którzy, wie pani, ledwo zdążą. Ślizgają się. Ledwo zdążą na egzamin, albo nie zdążą, prawda, albo zapomną, że był egzamin. No to wszędzie tak jest, ale generalnie wydaje mi się, że młodzież jest pozytywna, chce się uczyć. No najlepiej to chyba świadczy o tym, że tu w PWSZ-cie to, na dobrą sprawę, no większość tych, którzy startują, którzy dojdą do drugiego roku, potem bez już żadnych urlopów kończą studia, także efektywność nauczania jest spora. Panie profesorze, co otrzymuje absolwent PWSZ-u? Jaki tytuł i co może z nim dalej zrobić? Po skończeniu naszego kierunku otrzymuje tytuł inżyniera. Inżyniera w zakresie inżynierii środowiska. Co może robić? No, szuka pracy, albo też, jeżeli ma ochotę, idzie na studia na każdą politechnikę, czy warszawską, czy gdańską, zależy to od jego uwarunkowań różnego rodzaju. No i studiuję, kończę drugi etap studiów, zostaję magistrem i muszę powiedzieć jedną rzecz, że wszyscy ci, którzy kończą nasz kierunek, przychodzą na studia magisterskie do Warszawy, na nasz wydział, nie mają problemu z tym, żeby się tam zaaklimatyzować. Gładko nie są, wchodzą gładko. Etap. To świadczy o tym, że oni to tą wiedzę, którą dostają u nas, nie jest taka byle jaka wiedza, tylko dobra, prawda? Bo oni tam nie mają... Nieprowincjonalna, tylko na najwyższym poziomie. Absolutnie. My to nie mamy żadnych kompleksów, wie pan, jeśli chodzi o poziom nauczania. Uczymy po warszawsku, znaczy uczymy tak, jak uczymy na warszawskiej Politechnice. Także oni potem wchodzą na ten 4. rok i w ogóle bez problemu, bez urlopu, bez niczego w ciągu 2 lat robią... Magister, oczywiście, tak. Oczywiście mogą i podjąć pracę i kontynuować studia, oczywiście. Bo to też są różne możliwości. Panie profesorze, a gdzie absolwenci pracują? Gdzie znajdują zatrudnienie? Czy to są spółki jakieś komunalne, czy to też jest sektor prywatny? To różnie bywa, wie pani. Po prostu część z nich pracuje w sektorze komunalnym, w tych spółkach takich gazowniczo-ciepłowniczo- wodociągo-kanalizacyjnych, bo to jest ta wiedza, ale jest bardzo wiele firm w tej chwili prywatnych, które się znakomicie rozwijają, które przyjmują również naszych absolwentów do pracy. Także to w tej chwili, to ja myślę, że jeżeli wprowadzimy w tej chwili tą modyfikację tego naszego kierunku
i wprowadzimy właśnie tą nowoczesność w postaci technologii energetycznych, to myślę, że sektor prywatny będzie tym głównym odbiorcą naszych absolwentów, ponieważ te systemy rozwijają się przede wszystkim w sektorze prywatnym. On w tej chwili jest tym kreatorem tych nowoczesnych systemów typu OZE, typu właśnie farmy wiatrowe, typu instalacje solarne i tak dalej. Także myślę, że teraz do tej pory właściwie tylko ten sektor komunalny albo w większości komunalny był odbiorcą, tak się wyrażę, naszych absolwentów, ale myślę, że teraz, jeżeli zaczniemy ich uczyć właśnie tych elementów technologii energetycznych, no to myślę, że sektor prywatny będzie nimi bardzo zainteresowany, bo on szczególnie inwestuje w te nowoczesne technologie. I z otwartymi ramionami absolwentów PWSZ-u przyjmie. Będzie zatrudniał, gwarantuję. Miejmy nadzieję, że tą dzisiejszą rozmową z profesorem Osiadaczem zachęciliśmy Państwa do zainteresowania się ofertą Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, szczególnie inżynierią środowiska. Rekrutacja trwa, przypomnę, do końca września, także zachęcam do odwiedzenia strony Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie i przypomnę, że moim i Państwa gościem w dzisiejszej audycji Goście Dnia był profesor zwyczajny, doktor habilitowany, inżynier Andrzej Osiadacz, kierownik Zakładu Inżynierii Środowiska Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Bardzo panie dziękuję, bardzo dziękuję słuchaczom. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa dnia zapraszam Państwa po weekendzie, w poniedziałek, o stałej porze 13.10. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Edyta Szewczyk.